Dziś wystawiamy na próbę twoją spostrzegawczość. Zwróć uwagę na każdy najmniejszy szczegół, a w mgnieniu oka rozwiążesz wszystkie zagadki. 1. Marek spacerował wzdłuż rzeki, gdy usłyszał czyjś krzyk. Była to młoda kobieta, która tonęła. Zostawił kurtkę i plecak na ziemi i wskoczył do wody. Na szczęście zdążył na czas. Kiedy Marek wyciągnął kobietę z rzeki, zobaczył kogoś stojącego obok jego rzeczy. Niestety nie umiem pływać, ale opiekowałem się twoimi rzeczami, powiedział mężczyzna. To dlaczego grzebałeś w moim plecaku? Zapytał Marek. Skąd wiedział, że ktoś otworzył jego plecak? Kiedy upuścił torbę na ziemię, zamek błyskawiczny znajdował się po lewej stronie, a teraz jest po prawej. 2. Był upalny dzień, kiedy Tomek wymyślił pewien zakład. W tym czasie wspólnie ze znajomymi ochładzali się w ogrodzie, pijąc wodę i lemoniadę. Tomek powiedział swoim znajomym, że woda produkowana przez różne firmy smakuje inaczej. Możecie zawiązać mi oczy, wezmę łyk z 2 butelek wody. Tej, którą mamy na stole i tej od innego producenta. Widziałem ją w kuchni. Założę się, że będę w stanie je odróżnić. Po czym, jak powiedział, tak zrobił. Jego przyjaciele byli gotowi dać Tomkowi pieniądze, które wygrał, ale jeden z nich powiedział: oszukiwałeś. Dlaczego tak pomyślał? To był wyjątkowo gorący dzień. Nic dziwnego, że woda, która była na zewnątrz przez kilka godzin, była znacznie cieplejsza niż woda przyniesiona z kuchni. 3. Ktoś obrabował bank w dużym mieście. Policyjny detektyw odwiedził głównego podejrzanego, który był wcześniej wielokrotnie zatrzymywany. W tym tygodniu źle się czułem i nie wychodziłem z mieszkania przez 3 dni. Na szczęście nie potrzebowałem jedzenia. Moja lodówka jest pełna. Sam możesz się o tym przekonać, powiedział mężczyzna i otworzył lodówkę. Ale detektyw zdał sobie sprawę, że mężczyzna kłamie i aresztował go. Jak na to wpadł? Po pierwsze, bochenek chleba na stole wygląda na świeży. Ponadto, gdyby mężczyzna przebywał w środku już od 3 dni, jego lodówka nie byłaby tak pełna. 4. Pan Nowak sprzedawał piękne, rzadkie wazony. Na półkach jego sklepu stały ich dziesiątki. Pewnego dnia mężczyzna wezwał policję. Kiedy przyjechali, właściciel miał zabandażowaną głowę, a w jego sklepie panował bałagan. Jacyś faceci w maskach wbiegli do mojego sklepu i zabrali pieniądze oraz najdroższe wazony. Potem uderzyli mnie w głowę i straciłem przytomność. Funkcjonariusze policji natychmiast zrozumieli, że pan Nowak kłamał, aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia. Jak na to wpadli? Mimo że większość wazonów leży na podłodze, nie są one nawet potłuczone. Gdyby jednak spadły z półek podczas rabunku, rozbiłyby się. 5. Spójrz na te 2 influencerki. Jak widać, obie wydają się być bardzo popularne. Mają też taką samą liczbę polubień, ale z jedną z nich jest coś nie tak. Musi coś ukrywać. O co chodzi? Dziewczyna po prawej ma podrabianą torebkę. Logo na niej wygląda jak Chanel, ale pod spodem jest napisane Gucci. 6. Marcel jechał niebezpieczną górską drogą. Nagle zobaczył mężczyznę siedzącego na poboczu i zatrzymał się. Okazało się, że stracił panowanie nad swoim samochodem i wypadł z drogi, po czym wypadł przez okno. A teraz jego bardzo drogi samochód był nie do naprawienia. Czy mógłbyś być moim świadkiem, gdy będę przygotowywał dokumenty dla firmy ubezpieczeniowej? Mężczyzna zapytał Marcela. Ten się zgodził, ale poprosił mężczyznę, aby pokazał mu, co jest w samochodzie. Mężczyzna wyjął kluczyk z kieszeni i otworzył uszkodzony pojazd. Nie wezmę udziału w tym oszustwie, powiedział Marcel. Dlaczego uważał, że mężczyzna kłamie? Gdyby został wyrzucony z samochodu, kluczyk nadal znajdowałby się w stacyjce.
7. Dylan i Sara byli szczęśliwym małżeństwem od 10 lat. Pewnego dnia Dylan wyjechał w podróż służbową. Kiedy wrócił, Sara natychmiast zrozumiała, że ten mężczyzna nie jest jej mężem. Jak się tego domyśliła? Dylan zawsze nosił obrączkę. Jeśli byłeś uważny, na pewno zauważyłeś ją na jego palcu, ale mężczyzna, który wrócił do kobiety, nie miał obrączki. 8. Policja dowiedziała się, że przemytnik zamierza opuścić kraj z największego lotniska w mieście. Przybył tam policjant i zatrzymał 3 osoby, które wyglądały podejrzanie. Przyjrzyj się im i spróbuj zgadnąć, kim jest przemytnik. To 3. pasażer. Jego walizka jest pełna zupełnie przypadkowych rzeczy. Damskich butów, niedopasowanych skarpetek, są tam stare, brudne dżinsy, a nawet peruki. Dodatkowo, gdy walizka jest zamknięta, wygląda na znacznie większą niż gdy jest otwarta. 9. Mąż Sylwii, Michał, był zawodowym kolarzem. Miał właśnie wziąć udział w wymagającym wyścigu kolarskim. Obiecuję, że przyniosę ci bukiet, który wręczają zwycięzcy, powiedział kobiecie. 4 godziny później wrócił z pięknymi kwiatami, ale Sylwia od razu zorientowała się, że nie wygrał turnieju. Jak na to wpadła? Kwiaty pochodzą z ogrodu Sylwii, te same rosną obok ich domu. 10. Spójrz na tych ludzi. Mężczyzna jest w szpitalu, stracił pamięć, a każda z tych 2 kobiet twierdzi, że jest jego partnerką. Jedna z nich oczywiście kłamie, ale która? Kobieta po lewej stronie kłamie. Gdyby byli małżeństwem, mieliby na palcach obrączki. 11. Mamy tu 3 osoby i jedna z nich kłamie. Która? Spójrz na tę kobietę, która twierdzi, że jest w ciąży. Widzisz to jabłko Adama? To mężczyzna. Nie może być w ciąży. 12. Spójrz na tych ludzi. Czy potrafisz odgadnąć, kto jest wampirem? To ten człowiek. Widzisz te kły? Przerażające. 13. Która z tych dziewczyn jest żoną mężczyzny? To dziewczyna po prawej stronie, nosi naszyjnik z napisem Kate. Mężczyzna ma tatuaż z tym samym imieniem na ramieniu. 14. Ochroniarz zatrzymał mężczyznę wychodzącego ze sklepu odzieżowego. Sprzedawca twierdzi, że ukradł pan parę drugich rękawiczek. To moje rękawiczki, mam je od wieków. Ale ochroniarz natychmiast się zorientował, że mężczyzna kłamie. Jak? Nie mógłby używać tych rękawic. Obie są przeznaczone na tę samą dłoń. 15. Maja dotarła do finału pewnego teleturnieju. W ostatniej rundzie może wygrać sztabkę złota, ale tylko jeśli uda jej się ją zdobyć. Jedna ze sztabek znajduje się w pojemniku z wrzącą wodą. Słoik z 2 sztabką jest wypełniony mocnym kwasem. W 3 znajdują się jadowite skorpiony. Który z nich powinna wybrać Maja? Kobieta musi tylko poczekać, aż woda w pierwszym słoiku ostygnie i zabrać sztabkę złota. 16. Detektyw Adamowicz udał się do parku, aby zjeść lunch na słońcu. Jego uwagę zwróciło 3 mężczyzn biegających wokół fontanny. Każdy z nich krzyczał: złodziej, łapać złodzieja! Detektyw był zdezorientowany i nie mógł zdecydować, kto był prawdziwym złodziejem. Dlatego po prostu obserwował dalej. Po pewnym czasie odległość między mężczyznami się zmniejszyła. Detektyw Adamowicz natychmiast zorientował się, kto jest prawdziwym złodziejem. Czy ty też już wiesz?
Gdyby złodziejem był trzeci mężczyzna, drugi musiałby się tylko odwrócić, aby go złapać. To samo dotyczy drugiego mężczyzny. Oznacza to, że mężczyzna biegnący jako pierwszy jest przestępcą. 17. Jeśli o północy pada deszcz, to czy można oczekiwać, że za 72 godziny będzie słonecznie? Nie ma mowy, za 72 godziny znów będzie noc. 18. Czy potrafisz dostrzec tu pewien angielski czasownik? Zgadza się, to słowo accelerate, czyli przyspieszać. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko w jednej z największych firm na świecie. Mam na myśli Google, Microsoft, a nawet SpaceX, Elona Muska. Ale aby dostać wymarzoną pracę, musisz zdać bardzo trudny test. Zebrałem kilka pytań, które są faktycznie używane w takich sytuacjach. Pamiętaj, że cel to 100% poprawnych odpowiedzi. Gotowy? Zaczynamy! Na początek proste zadanie. Będziesz mieć 7 sekund na odpowiedź. To zagadka z dwoma dzbanami. Twoja mama prosi cię o odmierzenie 4 szklanek soku pomarańczowego przy użyciu 2 dzbanków. Problem w tym, że masz dzbanek na 20 filiżanek i taki na 36 filiżanek. Jak to zrobić? Należy zacząć od przelania soku pomarańczowego do mniejszego dzbanka. Następnie przelej cały sok z tego dzbanka do dzbanka na 36 filiżanek. W ten sposób puste miejsce po dużym dzbanku pozwoli uzyskać 16 filiżanek. Następnie można napełnić dzbanek o pojemności 20 filiżanek większą ilością świeżego soku i przelać płyn do dzbanka o pojemności 36 filiżanek. W ten sposób zapełnisz cały dzbanek pojemnością 36 filiżanek, a w mniejszym dzbanku pozostaną 4 filiżanki soku, o które prosiła mama. Sprytne, co? Przechodzimy do drugiej rundy. Załóżmy, że twój pokój ma 3 włączniki, a jeden z nich służy do uruchamiania wentylatora w pomieszczeniu obok. Nie możesz sprawdzić, czy wentylator jest włączony, chyba że wyjdziesz ze swojego pokoju. Musisz więc dowiedzieć się, ile razy należy wejść do pokoju obok, aby znaleźć właściwy przełącznik, który włącza wentylator. Jest to trochę skomplikowane, ale oto rozwiązanie. Minimalna liczba wejść do pokoju obok, aby znaleźć odpowiedź, wynosi 1. Wyobraź sobie, że uruchomiłeś pierwszy włącznik w sypialni i zostawiłeś go na chwilę włączonego. Jak tylko go wyłączysz, szybko włączasz drugi i biegniesz do pokoju obok. Jeśli wentylator obraca się już powoli i zaraz się zatrzyma, oznacza to, że pierwszy przełącznik steruje wentylatorem. Jeśli wentylator pracuje, drugi przełącznik jest tym, którego szukasz. A jeśli wentylator w ogóle się nie obraca, to jest to trzeci przełącznik. Czy udało ci się rozwiązać tę zagadkę? Hej, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. W końcu to próbna rozmowa kwalifikacyjna w jednej z najważniejszych firm na świecie. Trzecia runda jest jeszcze trudniejsza niż poprzednie. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może poprosić o rozwiązanie tej zagadki, aby sprawdzić, czy umiesz odnajdować schematy. Powiedzmy, że zostałeś poproszony o obserwowanie 6-pasmowego toru samochodowego przez cały dzień. Twoim zadaniem jest znalezienie 4 najszybszych samochodów spośród 36. Ile wyścigów musisz zorganizować, aby się tego dowiedzieć? To, co można zrobić? Przeprowadź 6 różnych wyścigów samochodowych. Grupując po 6 samochodów w jednym wyścigu, po wyłonieniu zwycięzcy każdego z tych wyścigów przeprowadzisz kolejny wyścig z udziałem 6 finalistów. Zwycięzca tego wyścigu będzie najszybszym pojazdem ze wszystkich. Następnie umieść 2., 3. i 4. samochód zgodnie z ich wynikami w ostatnim wyścigu. Po 7 wyścigach wyłonisz 4 najszybsze samochody spośród 36. Brawo dla ciebie, jeśli udało ci się to rozgryźć.
W następnej zagadce będzie trzeba się wykazać logicznym i matematycznym myśleniem. Królowa musi zatrudnić pracownika na 7 dni, aby wykonał dla niej pracę. Płaci sztabkami złota, ale musi płacić pracownikowi codziennie na koniec jego zmiany. Jeśli królowa jest w stanie wykonać maksymalnie 2 cięcia w sztabce złota, to w jaki sposób może zapłacić pracownikowi prawidłową kwotę 1/7 sztabki złota na koniec każdej zmiany? Zobaczmy. Królowa wykonuje 2 cięcia na pasku, dzieląc go na 3 części. Pierwszy kawałek to 1/7 paska, drugi kawałek to 2/7 paska, trzeci kawałek to 4/7 paska. Po pierwszym dniu pracy królowa daje pracownikowi 1/7 sztabki jako zapłatę, następnego dnia daje mu 2/7 sztabki i prosi o 1/7 sztabki w zamian. Pod koniec trzeciego dnia ponownie daje robotnikowi najmniejszy kawałek. W ten sposób w jego rękach znajduje się łącznie 3/7 sztabki złota. Następnie po 4 dniu królowa zabiera 2 pierwsze kawałki i daje mężczyźnie 4/7 sztabki. Pod koniec 5 dnia ponownie daje robotnikowi 1/7 sztabki. Pod koniec 6 dnia daje mu 2/7 i otrzymuje z powrotem 1/7 sztabki. W dniu 7 płaci mu ostatnią 1/7 części i transakcja zostaje zakończona. Gratulacje, właśnie odblokowałeś kolejny poziom. Teraz będziesz mieć 15 sekund na znalezienie odpowiedzi. Zagadki będą coraz trudniejsze, więc nie trać czujności. Pytania takie jak te pozwalają ankieterom sprawdzić Twoje umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących liczby. Wiesz, jeśli chcesz pracować w sektorze kosmicznym, prawdopodobnie powinieneś być bardzo, ale to bardzo dobry w liczbach. Kolejna zagadka jest jedną z ulubionych Ilona Muska. Jest to dość krótka, ale skomplikowana. Jeśli ktoś tutaj marzy o pracy w SpaceX, lepiej niech rozwiąże ją poprawnie. Wyobraź sobie, że stoisz na powierzchni Ziemi, idziesz 1 milę na południe, 1 milę na zachód i 1 milę na północ. Jesteś dokładnie tam, skąd ruszyłeś. Gdzie się znajdujesz? Poprawna odpowiedź to biegun północny, ale zagadka nie kończy się w tym miejscu. Jeśli nie byłeś na biegunie północnym, to gdzie indziej mógłbyś otrzymać dokładnie takie same instrukcje? Tak, chodzi o biegun południowy. Oto jak to działa. Ta zagadka zakłada, że świat jest idealną kulą. Gdyby tak było, to jedynym miejscem, w którym można przejść milę na południe, zachód i północ i skończyć w tym samym miejscu, jest jeden z biegunów. Już rozumiesz? Aby przejść do poziomu trzeciego, musisz rozwiązać tę łamigłówkę. W pokoju znajdują się 2 sznurki. Wiesz tylko tyle, że każdy z nich spala się dokładnie 1 godzinę. Twoim zadaniem jest odmierzyć 45 minut, używając sznurków jako jedynego źródła informacji o czasie. Jak to zrobić? Należy zapalić oba końce pierwszego sznurka i jeden koniec drugiego sznurka. W ciągu 30 minut pierwszy sznurek spali się całkowicie, ponieważ pali się 2 razy szybciej z obu stron. Następnie należy zapalić drugi koniec drugiego sznurka. Drugi sznurek nadal będzie się palił przez 30 minut, ale dzięki zapaleniu jego drugiego końca lina spali się 2 razy szybciej, czyli w 15 minut. Voilà! Odmierzyłeś 45 minut bez pomocy jakiegokolwiek zegara. Hej Mondralo, właśnie osiągnąłeś poziom 3. Gdybym był prowadzącym rozmowę kwalifikacyjną, prawdopodobnie już zaoferowałbym Ci pracę, ale musisz odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania, dobrze? Ostatnie są już bardziej związane z konkretnym stanowiskiem. Podobnie jak wszystkie pytania w tym filmie, zostały one użyte w prawdziwych rozmowach o pracę, więc w zasadzie szkoliby Cię, abyś pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Na przykład, gdybyś ubiegał się o stanowisko w JP Morgan, musiałbyś odpowiedzieć na następujące pytanie. Ile lamp ulicznych jest w Nowym Jorku? Czy uda Ci się odgadnąć tę liczbę przed upływem czasu?
Choć może się to wydawać niemożliwe, JP Morgan chce w ten sposób przetestować twoje umiejętności szacowania, a więc dzielnice Nowego Jorku mają uporządkowaną siatkę miejską, więc twoim pierwszym zadaniem będzie oszacowanie liczby poziomych i pionowych ulic w każdej okolicy. Następnie oszacuj liczbę lamp ulicznych w każdej ulicy. Pomnóż tę liczbę przez 5, ponieważ Nowy Jork składa się z 5 dzielnic. Wtedy otrzymasz swoją liczbę. Jeśli jest ona zbliżona do 300 tysięcy, to dobrze trafiłeś. Osiem. Dotarłeś do końca testu. Sprawdź, czy jesteś spocony. Jeśli tak, prawdopodobnie oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty. Na zakończenie oto interesujące pytanie, które pewna firma technologiczna zadaje swoim rozmówcom. Jak opisałbyś internet komuś, kto właśnie obudził się z 30-letniej śpiączki? W odróżnieniu od wszystkich innych pytań, tu nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Możesz spróbować porównać go z czymś, co mogło istnieć 30 lat temu. Możesz też po prostu przejść do trybu Spielberga i opisać świat bliski science fiction, w którym obecnie żyjemy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dostaniesz tę pracę. Co powiesz na orzeźwiający trening mózgu? Jesteś gotowy? Zaczynamy! Pewien mężczyzna wszedł do pokoju i zobaczył troje drzwi. Na pierwszych widniał napis, który brzmiał "Na bagna". Na drugich drzwiach był napis "Jaskinia lwa". Trzecie nie miały żadnego znaku, ale mężczyzna wiedział na pewno, dokąd prowadzą. Jak się domyślił? To były drzwi, przez które wszedł. Wracasz z przerwy na lunch i odkrywasz, że ktoś ukradł z twojej torby $50. Jest czterech podejrzanych: Maja, Henryk, Arek i Wiktoria. Kiedy zapytałeś ich o pieniądze, Maja odpowiedziała, że ich nie wzięła. Henryk powiedział, że jest prawie pewien, że Arek ma pieniądze. Arek krzyknął: "To nieprawda! Henryk kłamie!" A Wiktoria twierdziła, że Maja mówi prawdę. Tylko jedna z tych osób nie kłamie. Kto zabrał twoje pieniądze? To Maja. Ona, Henryk i Wiktoria kłamią, podczas gdy Arek mówi prawdę. Gdyby ktoś inny wziął twoje pieniądze, wtedy więcej niż jedna osoba mówiłaby prawdę. Na drzewach wylądowało kilka wróbli, jeden ptak na każdym drzewie, ale w tym przypadku jeden z nich nie miał własnego drzewa. Następnie przegrupowały się, po czym na jednym drzewie siedziały dwa wróble, po czym jedno drzewo pozostało bez żadnego ptaka. Ile było ptaków i drzew? Były cztery wróble i trzy drzewa. Trzech znanych detektywów przyszło do kawiarni, aby omówić trudną sprawę. Podszedł do nich kelner i zapytał, czy wszyscy życzą sobie kawę? Pierwszy detektyw odpowiedział: "Nie wiem". Drugi odpowiedział: "Nie wiem". A trzeci detektyw powiedział: "Tak". Dlaczego tak powiedział? Wszyscy detektywi mieli ochotę na kawę, ale dwóch pierwszych nie mogło wiedzieć, czy będzie to wybór każdego. Gdyby dwaj pierwsi detektywi nie mieli ochoty na kawę, powiedzieliby po prostu nie. Tak więc, gdy trzeci detektyw usłyszał odpowiedzi swoich kolegów, zorientował się, że obaj mają ochotę na kawę, a ponieważ on również zamierzał się jej napić, powiedział tak. Spójrz na ten obrazek i spróbuj odgadnąć, kto jest kosmitą w przebraniu. To ten facet w żółtej koszuli. Je nieobranego banana. Prawdopodobnie widzi ten owoc po raz pierwszy. Oto równanie ułożone z zapałek. 6 plus 4 równa się 4. Przesuń tylko jedną zapałkę, aby miało sens. Musisz wziąć jedną zapałkę ze znaku plusa i dać ją do szóstki, tak aby powstało 8. Wtedy będzie 8 minus 4 równa się 4.
Spójrz na to zdjęcie. Wszyscy ci ludzie wydają się być bardzo blisko, ale który z nich to mąż tej dziewczyny? To ten facet po prawej, jako jedyny ma na palcu obrączkę. Następna zagadka sprawdzająca, jak bardzo jesteś uważny. Kim jest jej mąż? To ten facet po lewej. Spójrz, tu jest jego zdjęcie w samochodzie. On jest właścicielem tego pojazdu. Czy potrafisz powiedzieć, co tu jest nie tak? Ci faceci chyba noszą smartwatche. Hej, detektywie, twoim kolejnym zadaniem jest dojście do tego, gdzie ukrywa się przestępca. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na każdy szczegół. Przestępca znajduje się w domu. A. Samochód obok budynku jest zaparkowany w taki sposób, aby przestępca mógł jak najszybciej odjechać. Czy potrafisz powiedzieć, która z tych osób jest w największym niebezpieczeństwie? To ten facet, ten wielki sopel zaraz spadnie mu na głowę. Czy osoba w żółtym samochodzie jedzie poprawnie? To błędny i bardzo niebezpieczny sposób jazdy. Samochód porusza się bardzo wolno, a żeby go wyprzedzić, kolejny kierowca będzie musiał manewrować z lewego pasa na prawy. Może to łatwo spowodować wypadek. Jak można dojść od liczby 98 do 720, używając tylko jednej litery? Dodaj literę X pomiędzy 90 a 8. Otrzymasz 90 razy 8 równa się 720. Bogaty biznesmen podróżował szybkim pociągiem. Miał ze sobą walizkę pełną gotówki. Pociąg przejeżdżał przez górzysty teren z licznymi tunelami. Po wyjeździe pociągu z jednego z tuneli biznesmen zauważył, że brakuje jego walizki. W wagonie było tylko czterech innych pasażerów. Mateusz powiedział, że zerwał ze swoją dziewczyną i nie obchodzi go nic, co dzieje się dookoła. Józef powiedział, że kupił na stacji powieść swojego ulubionego autora i był pochłonięty czytaniem. Zosia twierdziła, że nic nie widziała. Jej oczy łzawiły, bo były podrażnione przez dym wydobywający się z pociągu. Z kolei Ela powiedziała, że ucięła sobie drzemkę z opaską na oczach. Czy wiesz, kto zabrał walizkę biznesmena? To była Zosia. Współczesne szybkie pociągi są elektryczne i nie produkują dymu. Masz worek wypełniony pomarańczami. Musisz użyć tych pomarańczy do zapełnienia dwóch innych worków tej samej wielkości. W jaki sposób to zrobisz? Włóż jeden pusty worek do drugiego i napełnij je pomarańczami. Detektyw Markiewicz i inny przechodzień stali się świadkami wypadku samochodowego. Mężczyzna potrącony przez minivana leżał na ziemi nieprzytomny. Markiewicz pobiegł do najbliższej kawiarni, by wezwać karetkę. Kiedy wrócił, przechodzień powiedział mu, że mężczyzna obrócił się na plecy, ale nie doszedł do siebie. Detektyw przyjrzał się uważnie i powiedział: "Lepiej zwróć wszystko, co wziąłeś od tego człowieka." Dlaczego tak powiedział? Kiedy zobaczyli mężczyznę po raz pierwszy, w jego marynarce zapięty był tylko jeden guzik. Natomiast teraz były już dwa guziki. Przechodzień musiał otworzyć marynarkę w poszukiwaniu portfela, a następnie nieprawidłowo ją zapiął.
Teraz wyobraź sobie, że zgubiłeś się w lesie w mroźną zimową noc. Zdajesz sobie sprawę, że nie masz nic, co mogłoby cię ogrzać. Są trzy opcje. Zostać tam, gdzie jesteś i wezwać pomoc, iść dalej, aż wyjdziesz z lasu i również iść dalej, ale robić małe przerwy, usiąść na śniegu i przykryć się jakimiś gałęziami. Co powinieneś wybrać? Jeśli pozostaniesz w jednym miejscu, szybko zamarzniesz. Siedzenie na śniegu podczas krótkich przerw też nie jest najlepszym pomysłem. Gałęzie cię nie ogrzeją, a ty możesz przypadkowo zasnąć i już nigdy się nie obudzić. Jedynym sposobem na przetrwanie jest chodzenie. Sara zaprosiła swoją przyjaciółkę Alę na imprezę. Ala obecnie uczy się, aby zostać policjantką. Impreza jest zorganizowana przez przyjaciela Sary, Szymona. Dziewczyna obawiała się, że na imprezie może być złodziej, więc Ala miała cały czas uważnie obserwować gości. Na koniec imprezy powiedziała Sarze, kto jest złodziejem. Czy ty też się zorientowałeś? To gospodarz Szymon. Na początku imprezy jeden z jego gości miał na nadgarstku zegarek, a ta kobieta miała piękny naszyjnik. Ale pod koniec imprezy zegarek jest już na nadgarstku Szymona, a naszyjnik jest w tej doniczce. Zobacz! Aleksander, bogaty biznesmen, przyniósł do swojego gabinetu bardzo ważne dokumenty. Miał jednak spotkanie i musiał wyjść na kilka godzin. Poprosił swoją sekretarkę, aby wyjątkowo uważała. Jego konkurenci mogliby próbować włamać się do jego biura, aby przejrzeć dokumenty. Kiedy wrócił, sekretarka powiedziała mu, że wszystko było w porządku, ale kiedy mężczyzna rozejrzał się, zdał sobie sprawę, że ktoś był w jego biurze. Sekretarka w końcu przyznała, że zasnęła podczas nieobecności Aleksandra. Jak biznesmen zrozumiał, że ktoś odwiedził jego biuro? Globus na jego biurku jest teraz odwrócony w przeciwnym kierunku. Przyjrzyj się uważnie tym osobom. Do kogo należy pies? Właściciel psa to ten facet w środku. Tylko on nie próbuje pogłaskać zwierzęcia. Hej! Marzenie Jarka być może wkrótce się spełni. Właśnie odbywa staż w policji. Żeby otrzymać upragnioną posadę, musi sprostać pewnemu wyzwaniu, a będą to najtrudniejsze zagadki detektywistyczne. I oto pierwsza z nich. Policja już od 2 dni szuka Kamila. Chłopak wybrał się na wycieczkę i do tej pory nie wrócił. Na szczęście w końcu udało się go znaleźć. Okazało się, że ktoś uderzył go w głowę i zostawił leżącego w krzakach. Kamil wydusił z siebie słabym głosem tylko jedno słowo – przyjaciel – i stracił przytomność. Policjanci zawęzili grono podejrzanych do 3 osób, a każda z nich była bliskim kolegą Kamila. Zenek powiedział, że ostatnie 3 dni siedział w pracy i przygotowywał się do konferencji. Janek przyznał, że skręcił kostkę i 4 dni leżał w łóżku. Z kolei Bartek wyjaśnił, że wyjechał służbowo do Nowego Jorku. Pokazał nawet funkcjonariuszom kartę pokładową. Kto stoi za atakiem na Kamila? Jarosław to uważny facet. Od razu zauważył, że Bartek pokazał tylko jedną kartę pokładową. Jakim cudem udało mu się więc wrócić z Nowego Jorku? Jego alibi jest, oględnie mówiąc, naciągane. Niedługo później nasz bohater otrzymał karteczkę z numerami. Teraz musi odgadnąć brakującą cyfrę. Jest to kod do sejfu z dowodem, którego potrzebuje, by rozwiązać kolejną sprawę. 5, 3, 6. 5, 3. Szybko domyślił się, że chodzi o 7. Wystarczyło utworzyć liczbę występującą po 536. I sejf się otworzył. Jarek znalazł w nim teczkę z czekającym zadaniem. Pan Białek, bogaty biznesmen, w niewyjaśnionych okolicznościach ulotnił się ze swojej sypialni. Zostawił jednak notatkę, która głosiła 3 lipca, 5 listopada, 1 lutego, 2 maja. Policja przesłuchała osoby, które były wtedy w domu.
Pola, żona pana Białka, powiedziała: jestem w szoku, mój mąż był zawsze bardzo ostrożny. Niestety nie wiem nic na ten temat, odwiedzałam wtedy rodziców. Adam, sekretarz zaginionego, przyznał, że pracował nad raportem dla szefa i nie wychodził z gabinetu. Natomiast Róża, córka pana Białka, odpowiedziała: miałam gości, nie wychodziliśmy z mojego pokoju. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Czy Jarosławowi uda się znaleźć odpowiedź? Za zniknięciem pana Białka stoi jego żona. 3 lipca to litera P, 5 listopada to litera O, 1 lutego to L, a 2 maja to A, czyli Pola. Następnego dnia młody adept przesłuchiwał Marysię, która była podejrzaną w zawiłej sprawie przemytu. Dziewczyna odmawiała zeznań. W pewnym momencie wykrzyknęła: zaraz utopię swój telefon w tym kubku z kawą i nigdy nie poznasz prawdy. Jarek jednak w ogóle nie przejął się jej groźbami. Dlaczego? W kubku były tylko ziarna kawy, które przecież nie uszkodziłyby urządzenia. Pewien pucybut został aresztowany i zabrany na komisariat, na którym pracował Jarosław. Mężczyzna wykrzykiwał, że jest ostoją uczciwości. Ponoć czyścił ludziom buty za darmo, a klienci po prostu płacili mu z własnej woli. Ale początkujący detektyw szybko zrozumiał, jaką sztuczkę stosował pucybut. Mężczyzna czyścił tylko jednego buta za darmo. Nikt nie chciał wyglądać niechlujnie i dziwnie, więc od razu zamawiano odpłatne pastowanie drugiego. Któregoś razu przełożony Jarka zadzwonił do swojej żony i powiedział jej, że wróci do domu o 8. Małżeństwo nie miało na ten wieczór żadnych szczególnych planów. Mężczyzna zjawił się w domu prawie punktualnie. Przyszedł 5 po 8, ale jego żona była zła jak osa. Szefa zatkało. Kiedy przyszedł do pracy następnego dnia, poprosił Jarka, żeby wyjaśnił mu, dlaczego aż tak się wkurzyła. Młodzieniec powiedział: pańska żona myślała, że wróci pan o 20, a pan przyszedł o 8 rano. Nasz bohater został wysłany na patrol. Kiedy szedł ulicą, zobaczył dziwną scenę. Mężczyzna wyszedł z domu z wiadrami wody, krzyknął i wylał wodę na chodnik. Jarek potrzebował trochę czasu, żeby domyślić się, co się właściwie stało. Ten gość chciał umyć swój samochód, ale kiedy poszedł do domu po wodę, ktoś go ukradł. Pewnego razu obrabowano bank. Policja doszła do wniosku, że przestępcom pomagał jeden z ochroniarzy. Jarek miał przesłuchać 3 podejrzanych. Pierwszy ochroniarz powiedział mu, że usłyszał jakieś krzyki i pobiegł w miejsce, z którego one dochodziły. Zanim jednak tam dotarł, bandyci zdążyli już uciec. Drugi ochroniarz wyjaśnił, że pił wtedy kawę i nawet niczego nie słyszał. Z kolei trzeci powiedział, że biegł za złodziejami, ale w trakcie pogoni rozwiązał mu się but. Nie zauważył, że kucnął obok drzwi ewakuacyjnych, które w tym momencie się otworzyły i uderzyły go w głowę. Kiedy się ocknął, przestępców już nie było. Jarek od razu domyślił się, który ochroniarz maczał w tym palce. Kto jest winny? Trzeci ochroniarz. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Podejrzaną w innej sprawie, którą zajmował się Jarek, była młoda kobieta. Jeszcze jej nie poznał, ale miał jej zdjęcie. Kiedy patrzył na fotografię, poczuł, że coś jest nie w porządku, ale nie wiedział dokładnie co. I wtedy nagle go olśniło. Co takiego zrozumiał Jarosław? Dziewczyna była w domu, tyle tylko, że drzwi wejściowe były zabite deskami. Jak miała wchodzić i wychodzić z budynku? Przez okno na piętrze? Mało prawdopodobne.
Słynny bandyta uciekł z wysokiej na 50 metrów wieży. Komuś udało się przemycić dla niego nożyczki i linę. Jarek odkrył, że lina mierzyła 25 metrów, a przestępca przeciął ją w połowie. Przyszły detektyw musiał odgadnąć, jak pomogło mu to w ucieczce. Oprych faktycznie przeciął linę w połowie, ale nie w klasyczny sposób. Przeciął ją wzdłuż, związał dwie części razem i bez problemu udało mu się zejść po niej na sam dół. Kolejna sprawa dla nieustraszonego Jarosława. Marcin kupił samochód we wrześniu, a dziś, zaledwie miesiąc później, cacko zostało skradzione. Wszyscy czterej podejrzani to znajomi mężczyzny. Do przestępstwa doszło w środę o 21:00. W tym czasie Alan był w parku i grał w badmintona. Tamara wracała do domu z pracy. Leon wyprowadzał kota na spacer, a Bogna robiła zakupy. Kto kłamie? Alan, w październiku o 21:00 z pewnością jest za ciemno na grę w badmintona. Zaginął ważny dokument, a Jarek musi go odnaleźć, zanim jego szef wróci z wakacji. Chłopak doszedł do wniosku, że zabrać mogły go tylko 3 osoby. W momencie zaginięcia papierów Robert był w swoim biurze i pracował nad nową sprawą. Tadek brał prysznic przed treningiem na siłowni, a Kaja przebywała na szkoleniu z posługiwania się bronią. Kto odpowiada za zniknięcie dokumentu? Tadeusz, kto bierze prysznic przed treningiem? Władze lotniska dostały cynk, że przemytnik złota będzie próbował dziś opuścić kraj. Jarek został wysłany na pomoc. Choć podejrzanego zatrzymano na odprawie celnej, ochrona mimo wszelkich starań nie mogła znaleźć w jego walizce niczego podejrzanego. Były tam tylko rzeczy osobiste. Musieli więc puścić go wolno. Ale kiedy mężczyzna podniósł walizkę i zaczął odchodzić, młody detektyw uświadomił sobie, że faktycznie ma przy sobie złoto. Skąd to wiedział? W walizce było tylko kilka rzeczy, więc podnoszenie jej nie powinno sprawić trudności, a mężczyzna użył do tego obu rąk. To znaczy, że w środku musiało być ukryte coś ciężkiego. Po skończonej pracy nasz bohater postanowił wstąpić do swojej ulubionej kawiarni. Niestety, kiedy zamawiał cappuccino, ktoś ukradł mu portfel. Jarosław zdążył tylko zobaczyć oddalającą się sylwetkę mężczyzny. Bez zastanowienia za nim ruszył, ale złodzień pruł już w nieznane czarnym samochodem. Aspirujący detektyw wskoczył w swoje auto i rozpoczął pogoń. Nie mógł jechać zbyt szybko, ponieważ padał deszcz. Po 10 minutach czarny pojazd zniknął za rogiem. Kiedy Jarek tam dotarł, zobaczył 3 zaparkowane auta. Sęk w tym, że były niemal identyczne. Jarosław szybko jednak domyślił się, który samochód należał do złodzieja. Jak mu się to udało, skoro nie widział tablic rejestracyjnych ściganego pojazdu? Ziemia pod pierwszym i trzecim samochodem jest sucha, a pod drugim wciąż jest mokro, co znaczy, że właściciel dopiero co zaparkował. Pewien facet, który ni stąd ni zowąd pojawił się na komisariacie, twierdził, że sprzedano mu podrobioną monetę. Ekspedient podobno powiedział mężczyźnie, że to antyk, a ten mu uwierzył. Ale kiedy przyszedł do domu, dotarło do niego, że został oszukany. Jarek rzucił okiem na monetę i od razu przyznał rację poszkodowanemu. Dlaczego? Moneta była datowana na 15 rok przed naszą erą, a ludzie, którzy wtedy żyli, nie mogli przecież wiedzieć, że to poprzednia era. Marzenia naprawdę się spełniają. Okres próbny Jarka dobiegł końca i został prawdziwym detektywem. Hej, poznaj Karola, najlepszego detektywa na świecie. Jesteś gotowy na wspólny patrol? Lecimy!
Pewnego deszczowego i ponurego dnia detektyw Karol siedział w swoim biurze i wcinał przekąskę. Nagle do środka wbiegła jakaś kobieta i poprosiła o pomoc. Powiedziała, że wywiesiła pranie na dworze, żeby wyschło, a potem wróciła do domu, by pooglądać telewizję. Kiedy wyszła z powrotem do ogrodu, okazało się, że gdzieś zginęła jej ulubiona sukienka. Podejrzewała swoją sąsiadkę, Jankę, która zawsze jej zazdrościła tej kreacji i domagała się aresztowania podejrzanej. Na detektywie Karolu nie zrobiło to wrażenia. Stwierdził, że kobieta zmyśliła tę opowieść. Skąd wiedział? Tego dnia padał deszcz. Kto przy zdrowych zmysłach w takich warunkach wiesza pranie na dworze? W mieście grasowała złodziejka, która tak szybko biegała, że nikt nie mógł jej dorwać. Szczęśliwym trafem ktoś dał policji cynk i dzięki temu funkcjonariusze byli świadkami, jak podejrzana kobieta wchodzi przez okno do sklepu. Natychmiast otoczyli budynek. W środku znajdowały się trzy kobiety. Detektyw Karol został wezwany, by je przesłuchać i wskazać złodziejkę. Po przybyciu na miejsce nie musiał nawet zadawać ani jednego pytania. Od razu wiedział, którą kobietę trzeba aresztować. Która z nich jest złodziejką? Trzecia kobieta. Pozostałe dwie chodzą na obcasach i nie byłyby w stanie biegać w tych butach. Trzecia ma trampki. W centrum miasta doszło do napadu na bank. Złodziei było dwóch, ale policji udało się złapać tylko jednego – Bolka. Bolek odmówił wskazania wspólnika, ale policja miała już trzech podejrzanych – Huberta, Jerzego i Bartka. Na pomoc wezwali swojego niezawodnego przyjaciela, detektywa Karola. Potrzebował raptem 5 sekund, żeby rozwiązać tę sprawę. Ja dam ci 7. Bartek, popatrz, ma taki sam tatuaż jak Bolek. W ostatnim czasie w małym miasteczku doszło do zaginięcia 3 kobiet i policja nie miała chwili wytchnienia. Od miesięcy nie pojawiły się żadne wskazówki. Pewnego dnia Karol zauważył, że porywacz wchodzi do małej opuszczonej szopy. Wtargnął do środka i zastał tam 3 kobiety. Wszystkie twierdziły, że były uwięzione w małym pomieszczeniu i od miesięcy go nie opuszczały. Ale Karol wiedział, że jedna z nich jest porywaczką, która tylko udaje ofiarę. Pierwsza kobieta powiedziała, że ma na imię Grażyna i że siedzi w zamknięciu od 8 miesięcy. Druga, Teodora, twierdziła, że przebywa tu już około 6 miesięcy. A trzecia ofiara, Klaudia, powiedziała, że jest uwięziona od 2 miesięcy. Detektyw od razu domyślił się, która z nich jest porywaczką. A ty? Teodora, popatrzcie na jej paznokcie. Ma świeżo zrobione manikiry. 6 miesięcy? Ta, jasne. Właściciel lodziarni zgłosił kradzież na policję. Ktoś zabrał mu wszystkie pieniądze z kasy, a spuścił z niej wzrok tylko na 2 minutki. Detektyw Karol pojawił się na miejscu zdarzenia 20 minut później. W środku były 3 osoby. Alina powiedziała, że rozmawiała przez telefon z koleżanką i niczego nie widziała. Roman twierdził, że przyszedł do lodziarni kilka minut temu. Janek powiedział, że w ogóle na nic nie zwracał uwagi, więc nie widział niczego podejrzanego. Czy wiesz, kto kłamie? Kto ukradł pieniądze? Roman powiedział, że dopiero co przyszedł, ale jego lody zdążyły się już roztopić. Kłamczuszek. Felicja chciała sprawić swojemu ojcu najlepszy prezent na urodziny, ale nie wiedziała, co by chciał. Postanowiła włamać się do jego laptopa i zobaczyć, co zapisał w koszyku w internetowym sklepie. Problem polegał na tym, że trzeba było wpisać hasło, a Felicja go nie znała. Na szczęście obok laptopa leżała notatka. Dziewczyna wysłała zdjęcie karteczki do swojego przyjaciela, detektywa Karola. On od razu domyślił się, jakie jest hasło do komputera.
Notatka nie ma sensu, ponieważ jest odwrócona do góry nogami. Odwróć ją, a zobaczysz ciąg liczb. 88, 89, 90, 91. Dwie pierwsze liczby to 86 i 87, a zatem hasło to 8687. Detektyw Karol wybrał się do sąsiedniego miasteczka, gdzie codziennie porywano kobiety. Zniknęły już cztery, a wszystkie mieszkały na tej samej ulicy. Miały na imię Ania, Basia, Celina i Dorota. W okolicy zostały jeszcze trzy kobiety: Ewa, Rita i Gabrysia. Karol musi działać szybko. Która z nich jest kolejnym celem porywacza? Kobiety są porywane w kolejności alfabetycznej A, B, C, D, a więc kolejnym celem będzie Ewa. Kiedy pan Kowalczyk był na wakacjach, ktoś włamał się do jego posiadłości. Natychmiast wezwał detektywa Karola. Mężczyzna przesłuchał wszystkich, którzy przychodzili do domu pod nieobecność właściciela. Sylwia, siostra poszkodowanego, powiedziała, że wpadła kilka razy, bo potrzebowała jakichś dokumentów z biurka pana Kowalczyka. Sławomira, ogrodniczka, wyjaśniła, że przychodziła co tydzień podlewać kwiatki. Antek, pan sprzątający, oznajmił, że w każdy piątek przychodził zetrzeć kurze. Karol odnalazł na biurku pana Kowalczyka odciski palców wszystkich podejrzanych i szybko domyślił się, kto jest złodziejem. Skąd wiedział? Sławomira, ogrodniczka. To zrozumiałe, że na biurku pana Kowalczyka były odciski palców Sylwii i Antka, ale Sławomira w ogóle nie powinna była wchodzić do jego gabinetu. Nie ma tam żadnych kwiatków. Pewna bogata kobieta została okradziona na swoim prywatnym jachcie. Do zdarzenia doszło w czasie silnego sztormu. Świadek twierdził, że widział, jak Kamil obserwował kobietę tuż przed zajściem. Chłopak wyparł się wszystkiego i powiedział, że cały czas siedział w kajucie i pisał list do swojej żony. Detektyw Karol poprosił, żeby mu go pokazał. 5 sekund później zakuł Kamila w kajdanki. Dlaczego? Kamil powiedział, że pisał listę w czasie sztormu. Nie ma szans, żeby napisał go tak równo, kiedy całym jachtem bujało na wszystkie strony. Ludwik, młody biznesmen, został otruty we własnym domu. Detektyw Karol przybył na miejsce zbrodni. Wkrótce miał już trzech podejrzanych. Dziewczyna Ludwika, Maryla, powiedziała, że nie widziała się z nim tego dnia, ponieważ była w pracy. Potem przyszła kolejna wspólnika ofiary, Roberta. Powiedział, że pokłócił się z Ludwikiem i obaj byli bardzo zdenerwowani, ale go nie otruł. A ostatnim podejrzanym była Bogusia, kierowca samochodu. Powiedziała, że nawet gdyby chciała, to nie wiedziałaby, jak kogoś otruć. Kogo powinien aresztować detektyw Karol? Popatrz na kołnierzyk Ludwika. Jest na nim ślad po szmince. Pasuje do koloru ust Maryli, a ona powiedziała, że tego dnia nie widziała się ze swoim chłopakiem. Podejrzane. Elżbieta znalazła swoją przyjaciółkę, Filomenę, otrutą w jej pokoju. Zadzwoniła do detektywa Karola i powiedziała mu, że przechodziła obok domu Filomeny i zauważyła, że pali się tam światło. Napisała SMS-a do przyjaciółki, ale nie dostała odpowiedzi. Bardzo się zmartwiła, więc wybiła szybę, wspięła się do środka i znalazła dziewczynę leżącą na podłodze. Detektyw Karol jej nie uwierzył i aresztował za otrucie przyjaciółki. Dlaczego? Elżbieta powiedziała, że wybiła szybę, żeby dostać się do środka. Gdyby faktycznie tak było, na podłodze leżałoby potłuczone szkło, a tak nie było. Elżbieta musiała zatuszować ślady, więc wybiła później okno i to od środka. Pewna studentka została napadnięta w trakcie prezentacji flag. Detektyw Karol przybył na miejsce, żeby zbadać sprawę i przesłuchał kilku podejrzanych. Karolina powiedziała, że w czasie zdarzenia była w łazience. Według słów Gustawa zauważył on, że japońska flaga wisi do góry nogami, więc poszedł, żeby ją obrócić. Eleonora twierdziła, że okradziona studentka była jej przyjaciółką i że nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Kto jest winny?
Gustaw. Powiedział, że japońska flaga wisiała do góry nogami, ale przecież ona wygląda tak samo z każdej strony. Chłopak skłamał. Na prywatnej imprezie dla VIP-ów ktoś ukradł diamentowy naszyjnik. Policja podążała za złodziejem do butiku. W środku było trzech klientów i nie wiadomo, kto z nich był sprawcą. Na pomoc wezwano detektywa Karola. Adela powiedziała, że nigdy nie uczestniczyła w imprezie dla VIP-ów, bo to wydarzenie dla bogatych i sławnych. Józek wyjaśnił, że w ogóle nie wiedział, że jest jakaś impreza, a Franciszka twierdziła, że już od pół godziny siedzi w sklepie, próbując znaleźć idealny dodatek. Kogo powinien aresztować detektyw Karol? Adele. Ma na sobie złotą bransoletkę i kolczyki. Wygląda na to, że była na jakimś eleganckim wydarzeniu. Może na przyjęciu dla VIP-ów? Detektyw Karol dostał cynk, że na Ziemi wylądowali przybysze z kosmosu. Dostał misję specjalną. Miał odszukać kosmitów i dostarczyć raport na ich temat. Wszedł do kawiarni i aha, mamy jednego. Kogo podejrzewał? To ciemnowłosy chłopak, ma po 6 palców u dłoni. Pan Brown, bogaty biznesmen, zeszłej nocy został okradziony. Detektyw Karol przybył na miejsce tak szybko, jak tylko mógł i przesłuchał sąsiadów poszkodowanego. Pani Jankowska powiedziała, że zeszłej nocy wróciła późno do domu i od razu poszła spać. Pan Pawlak stwierdził, że zawsze chciał zobaczyć ocean, więc był na wakacjach w Boliwii i wrócił jakąś godzinę temu. A pan Tabisz oznajmił, że cały dzień pracował w ogrodzie i poszedł spać około 20. Kogo aresztował detektyw Karol? Pana Pawlaka. Powiedział, że wybrał się do Boliwii, żeby zobaczyć ocean, ale przecież ten kraj nie leży nad oceanem. Ryszard wbiegł do biura swojego szefa. Poskarżył się, że został uderzony przez Filipa za to, że nie pomógł mu w prezentacji na temat cotygodniowej sprzedaży. Filip się wszystkiego wyparł. Szef zadzwonił po swojego kolegę od gry w golfa, detektywa Karola. Mężczyzna przybył na miejsce, popatrzył na Ryśka i Filipa i w jakiś sposób domyślił się, że Rysiek kłamał. Skąd wiedział? Rysiek miał siniaka po prawej stronie twarzy. Filip je kanapkę i trzyma ją w prawej ręce, więc jest praworęczny. Gdyby Filip faktycznie uderzył Ryśka, nabiłby mu siniaka po lewej stronie.